Ale proszę Państwa, to jest bardzo śmieszne, że pracowniczka Eurobanku mówi, że Eurobank jest strasznie głupi, że sami ci pracownicy, którzy pracują w tym banku, którzy należą do tego banku, którzy reklamują ten Eurobank, no czarna, piękna dziewczyna, proszę Państwa, na Jubilerskiej, tam gdzie ta wiocha na płocie, gdzie jest to oszą. Najpierw to było, wiesz, rząd, potem to był Real, a teraz to jest oszą, bo to ponoć, ja nie wiem, czy oni to mniej podatków płacą, jak się tak często nazwy zmienia. No ale tam na końcu jest Eurobank, nawet mi się nie wiedziało, że to można coś tam załatwić w tym Eurobank, a chyba zmuszeni jesteśmy chodzić, proszę Państwa, do tegoż Eurobank, bo o co chodzi? No bo właśnie o to chodzi, proszę Państwa, że ja dzisiaj nie mogę wysłać 20 zł do sądu w Ełku w sprawie spadku, a to jest tak pilne, jeśli to w ogóle nie jest już za późno. Jest tak potrzebne i tak pilne, ja nie mogę wysłać, bo numer mi się jeden skończył. Z 10 na 11 stycznia, proszę Państwa, 2000, no teraz 18 rok. I nie ma tego numeru. Po prostu jak ten numer przy przelewie potwierdza, tym numerem się potwierdza, no to po prostu tego numeru nie ma, ja nie potwierdzę i nie mogę poprzez brak potwierdzenia wysłać nawet 20 zł do sądu w Ełku. Specjalnie mi się przelało na, proszę Państwa, M-Bank. Zaraz zobaczę, czy ta kwota już jest. Czekałam na 5,10 groszy, bo specjalnie sprawdzałam, czy w ogóle 5,10 groszy przechodzi. O, jest te 5,10 groszy, proszę Państwa. Kupa śmiechu na wydechu, naprawdę. Kupa śmiechu na wydechu. Jest to, ale no na tę kolejną kwotę trzeba będzie poczekać. No jeszcze może ze 2-3 godziny dzisiaj to wyślę i tak dzisiaj nie dojdzie, dopiero jutro. No, może w nocy, ale to wiecie Państwo, bank to tylko tak do 14 to najlepiej i szybko przejdzie. Także proszę Państwa, kupa śmiechu, no ale że sama dziewczyna, jako ta pracowniczka, proszę Państwa, Eurobanku mówi, że ten Eurobank to jest strasznie głupi, bo myśmy tam załatwiały taką wypożyczkę, to nie wypaliło, bo ona mówi, trzeba by tu wpłacić 15 zł, i to, ale to są dwa konta, bo to jest takie i takie. Proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu. Trzeba wpłacić 15 zł na to konto, na tamto konto. No to było wtedy, teraz parę dziesiąt groszy trzeba byłoby wpłacić. I te dziewczyny potwierdzają, że Eurobank jest taki po prostu głupi. Albo jak się wysyła, to też się nie wyśle, jeżeli nazwę dajesz ciut zmienioną. To musi być ta nazwa wybrana. To ja czasem oszukuję to, że całkiem inną nazwę daję, aby tylko był numer konta właściwy, chociaż pierwszy w tym w moim spisie numerów. Pierwszy, nowy numer jakiś, numer konta bankowego. I wtedy może przejdzie, ale niekoniecznie. Tu mi się udało przemycić 20 zł do M-Bank, żeby z M-Banku wysłać do sądu w Ełku w sprawie spadku, że mam otrzymać spadek pod warunkiem, że opłacę. No te kwotę wyślę 20 zł i dopiero wysyłam z M-Banku, czyli M-Bank mnie poratował w tak bardzo głupiej sytuacji. Ale tak sytuacji strasznie głupiej, że naprawdę ale wściekła byłam cały dzień, że kurczę, ważna rzecz i dzwonię, proszę Państwa. Jedno tam nie dodzwonienie się do euro. Drugie jakoś, ale mówi, co z tego, jak ja zarejestrowałam tylko jeden numer, a mam przecież 50 numerów, prawda? No mówię, ten 882, ten drugi numer, proszę Państwa, żeby był zarejestrowany, to on by mógł zmienić na infolinię, ale jeżeli ja miałam tylko ten jeden na Orange numer, to był numer 572 561 079, już proszę oczywiście nie dzwonić, jeżeli w sprawie angielskiego, rosyjskiego, bo przecież ja muzykologię prowadzę, w tym języku uczę, umuzykalniam, że tak powiem, w języku angielskim, w języku rosyjskim, nawet mogę i w języku niemieckim. Guten Tag, Fräulein Hase, was tun Sie heute Abend?
Guten Tag, Fräulein Hase, möchten Sie spazieren gehen? Ach, Sie haben keine Zeit, es war schon zu weit. Auf Wiedersehen, Fräulein Hase. Es war schön, Sie zu sehen. To są wszystko redukowalne, redukowane z głoski, proszę Państwa, bo ludzie tu w Polsce myślą, że język niemiecki jest prosty. Bardzo trudny. Tutaj na Szeligowskiej, tu na Woli, dla Polaczków. Język niemiecki bardzo trudny, a po co się komu uczyć niemieckiego, jak Niemcy nie lubią Polaków? Albo nawet angielskiego, po co się komu tu z Polski uczyć, skoro tam w Anglii nie lubią Polaków? Państwo zobaczą, jakie morderstwa na ulicy, no. Nie dość, że uciekinierzy, że ci różni, to jeszcze i nie lubią bez powodu. To jak bez powodu, to mają karę. No. Ale w ogóle widzicie Państwo, świat szatana jest głupi, bo szatan, diabeł zapędza wszystko w kozi róg. No, zapędza wszystko w kozi róg. Dlaczego? No właśnie dlatego. Lebiego, dlaczego? Lebiego, dlaczego? Lebiego. Zaraz tutaj się rozgościmy, zaraz sobie coś więcej zrobimy. Przelejemy z M-Bank do Ełckiego Sądu. Dzisiaj już nie, no oczywiście szansa stracona, bo to ja nie wiem, czy to nie jest w ogóle za późno. Ale mamy otrzymać spadek, a spadek to każdy chciałby dostać. I teraz, proszę Państwa, taka głupia sytuacja. Ależ jaka to głupia sytuacja, proszę Państwa. Taka to głupia sytuacja, że szok, prawda? No, i już ktoś mi tutaj dzwoni, że mnie to nawet denerwuje, jak to dzwoni, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Buziaczki, no i że proszę jeść kaczki, proszę jeść kaczki. Radio Conchita. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Unikajmy Eurobanku, ja przejdę po prostu, przejdę jeszcze. Tam może wykorzystam troszeczkę ten Eurobank, zobaczymy. A jak co nie, to przejdę, bo raz, wiecie Państwo, oni dają pożyczki, jak ktoś wejdzie do banku, no to, czyli żeby kogoś złapać za nogi, bo jak wchodzisz do banku, dostajesz pożyczkę, to ty już wtedy reklamujesz, mówisz, och, jaki ten bank świetny. A tutaj proszę bardzo, jakie dziadostwo. Widzisz? A tu proszę bardzo. O, no. Także proszę Państwa, dziadostwo. I tyle, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. No ten bank, M-Bank jest lepszy, bo nawet oni nie pobierają żadnej opłaty, co mnie zaskoczyło, ale ja jakoś tak uświadamiam sobie dopiero teraz, no bo karta jest i że co, za kartę się nie pobiera? No. To, co im przesłałam, te, proszę Państwa, 50 groszy, no to jako ten papierek lakmusowy, to poświadcza, że M-Bank nic nie pobiera. No to ciekawe. No to zobaczymy dalej, jak prześlę tę kwotę 20 zł. Jakbym chciała 20 zł na Ełcki Sąd przesłać, to zobaczymy, czy ta cała kwota tu będzie. Jeszcze raz sprawdzę w tej chwili przed wyjściem, bo zaraz będę wychodzić. Proszę Państwa, M, naciskasz M-Bank, no to co wysłałam, 50 groszy. Zobaczymy dalej, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. I proszę być z nami.